A więc siema, siema, widzowie, z tej strony Alfox, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i widzowie, powracamy do Frigid Dusk, tak jak mówiłem, odcinek z Frigid Dusk Chapter 2 Speedrun, ale najpierw idziemy do baru, idziemy się czegoś napić, jeżeli się da. Radio Boże! Chcę już stąd iść. Dobra, tu się coś zmieniło, nie. Aha. Nie zrozumiałem nic. Ale dobra. Idziemy do chapteru drugiego. Jeszcze w ustawieniach. Ustawienia. Boże. Ustawienia speed timer disable enabled a disabled, co to znaczy? Disabled wyłączone enabled włączony, nie, no to mam włączony, dobra. Szkoda, że nie ma partu drugiego i partu trzeciego. To chętnie bym sobie ograł. No, lecimy solo, więc jestem strasznie ciekawy, jak to się zakończy. W sensie, no już wiem, jak to się zakończy, ale jestem ciekawy, jaki będę miał tutaj timer. Bo ciężko stwierdzić, bo tutaj totalnie gram solówę. Więc no zaczynamy. Kurde, stresuję się trochę. Ja już zapomniałem, co tu się dzieje trochę. Tylko pamiętam tego czarnego potwora. Bierzemy i uciekamy szybko. Biegniemy, biegniemy. Ty, muszę sobie coś załatwić do tego, do zapisywania kodu. Ja nic nie mam do zapisywania kodu przy sobie. Totalnie nic nie mam. Chyba, żebym coś znalazł jeszcze. No ale nie wiem. Nie widzę. Chociaż? Nie, dobra, mam. Mamo, mam. Mam kartkę pod mrówkami. Generalnie nie mówiłem, ale... Mam swoje mrówki. Dobra, szybko ołówek biorę. Dobra. Cytryli, cytryli. Kurde, ja totalnie zapomniałem. Książka i złom. Kurde, no ja muszę tu wejść. Sześć, pięć, dwa, jeden. Sześć, pięć, dwa, jeden. Dobra, pierwszy kod mam. Niech już rozwali. Dobra, już. Zgarnę jumpscare'a, bo on by nie odszedł ode mnie. On ciągle...
by tu siedział. Dobra. Frigid, już mi stąd. Dobra. Musiałem przebiec. Musimy szybko to zrobić. Fin kicker to open locks doors. Szybko i zamykamy. Boże, to było tak, to tak. Czerwona karata, dobrze, 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 dobrze. Dobra. Kurde, da mi spokój. Dobra, schowałem się w szafce. W szafce. Ja totalnie chowam się w szafce w tym pokoju. Jak jestem. Robalu. Wyjazd. Ty no spokoju mi nie da. Alhart! Alhart! Oh my god! 9112. 9112. A tu będzie 6521 chyba. 6521. Czyli 9112. Dobrze. Jest problem, bo on tutaj jest. Jednak nie. To zamykam, żeby on tu nie wszedł. I od razu po kartę biegniemy. Niebieska. Dobra, lecimy. Żeby mnie tylko nie złapał. Złom. To chyba możemy już iść. Tak mi się wydaje. Boże, nie cierpię tej muzyki. Książka? Ta książka zawsze tu była? Jak pierwszy raz z tego figurem grałem, to chyba nie było tej książki tu. No power. Kurde. No power, fajnie, świetnie. Nie cierpię tych muzyk, nie? One są masakryczne. Ja się przy nich strasznie stresuję, że coś mi wyskoczy tak nagle. Bo ja nie jestem jeszcze do końca przyzwyczajony do Frigida. Bo ja jakby nie gram tak długo. No power jest. Wchodzimy tu. Dobra, Frigida nie ma. Hard. Wybiegam. Uff, nie ma go. Co?
Co? 3 skrapy. O kurde. To mam problem. Które otwarte? No to. Oh my god. Robalu. Oh my god! Ja myślałem, że on tu nie przybiegnie. Mój plan szedł w gruzach. Ty, easy. Ty, no nie wierzę. Dobra, mam 8 minut już. Więc muszę się jeszcze bardziej pospieszyć. Bo chcę mieć jak najkrótszy czas. Kurde, nie mogę tutaj. Już pamiętam gdzie. Tu niebieska karta, ale poza tą niebieską kartą. Tutaj. Właśnie, właśnie, właśnie. A tu jest... O Boże. Nie, to muszę uciec szybko. Bo Frigid nie może nas złapać. Dlatego muszę zrobić to jak najszybciej. Dobra. Tu może gdzieś leżeć właśnie skrap. Albo też pomyślałem o karcie w ogóle. Oh my god. On tam był. Zamykać. Niebieskie. On tu jest, tak? Nie ma go. Dobra. Ej, myślałem, że on tam chyba był. Szybko otwieram to, najważniejszy pokój. To jest ten jak dla mnie. Niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Dobra. I żółta karta. Dzięki. I idę po skrap, ale najpierw jeszcze. A nie ma. Nie ma. Kurde. Jeszcze tutaj. I po skrap. Na szybko. A tu też leżał gdzieś skrap, pamiętam. Tu. Już mam dużo... I jeszcze. Save. Właśnie. O! No cześć, który to był kod? 9112. Nie! 6521. 6521. A on tam czeka. Ty mały, ja ci nie otworzę, nie ma szans. Możesz tylko pomarzyć. Ale żeby było bardziej hardkorowo, to otworzę tamte. Jeszcze. Otworzę sobie dokładnie to.
Tu gdzieś były, tu gdzieś były, tu, 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 tu. Dokładnie. Właśnie tu. I tu jest ta zagadka, której ja nie lubię. I dla mnie ona była totalnie trudna, jak robiliśmy z tym figurem. Dobra, to jest zasilone. Nie? Ej, myślałem, że to będzie cięższe. Totalnie tak myślałem. Dobra, mamy 13 minut już. Więc ja sobie to otworzę i od razu pójdę do prądu. A potem jak tam pójdę, to szybko to zamknę. Oh my god. Co tu jeszcze jest odblokowane? A tam są jeszcze. Nie, ja to sprawdziłem. Tu jest to i to. Ej, ej, ej! Na spawna muszę iść. Muszę iść na spawna. Więc Frigid może mnie zjumpskarować, ale on tam kampi pewnie. I on czeka, żebym... A! I tak, byłoby mi obojętnie. Szybciej tu przyszedłem przynajmniej. Oh my god. Przyszedł. Idź, robalu. Ty, jest problem. Bo ja już zapomniałem, co tu trzeba było robić trochę. W sensie pamiętam dużo rzeczy, ale większość nie pamiętam. Red zone. Jeszcze te skrapy muszę pozbierać, ale gdzie one są? Na pewno coś musiałem ominąć. Na pewno coś ominąłem, a to sobie włożę już tutaj. To są żółte drzwi. Właśnie, ja szukam tego elementu. Ja pamiętam, gdzie jest ten element. Ja pamiętam. Oh my god. Oh my god. Właśnie, to jest ta zagadka, której ja nie lubię. To jest chyba ta. Tak coś mi się wydaje. To jest dobrze teraz. I to chyba też. Skrap, skrap. I chyba możemy. Chyba może... O nie. Prawdopodobnie on tu gdzieś grasuje. Zapomniałem o jednym. Drzwi. Oh my god. Teraz je jeszcze zostawię otwarte. Jest. Żółte. O Boże. To tamte żółte. Oh my god. To już będzie... coś trudniejszego. To jest to, tak? Tak, to jest to. Na stówę.
Oh my god. Mnie tu nie ma. O nie. On tam jest? Nie, nie, nie. Dobrze. Dobra. Na spokojnie. Oh my god! Oh my god, oh my god! O kurde! Jak się zestresowałem! Strasznie! On tu gdzieś łazi. Oh my god! No cześć! Możesz sobie już pójść, ja mam 19 minut. Oh my god, a mój żółw leży. Muszę go podnieść, ale to na szybko. Ty, to jest gigatunne. Bo poza tym, że on jest strasznie, ale to strasznie szybki, to on mnie nie odpuści, tylko on będzie ciągle tu kampił. A generalnie to... Pierwsze, co trzeba zrobić... O Boże... Generalnie to muszę być trochę hardcorem, nie? Bo w większości trybach... Jestem total hardem. Ale tutaj wyjątkowo nie. Bo... Ten tryb jest strasznie stresujący, nie? Oh my god. Dobra, poszedł. Na szczęście. Kurde, ale już było blisko i żółw się znowu wywalił. Ale żółw masz problemy totalne. W sensie ja mam problemy. Co
Gonią mnie oba? Myślałem, że mnie gonią oba. Ale ten tryb jest tak stresujący, że ten speedrun się chyba nie uda jednak. Mam wreszcie 1 na 3 chyba. Chyba nie dam rady, serio mówię. Trzeba tak długo kręcić, totalnie długo, chyba 3 razy umarłem, 3 razy przez kilka sekund kręciłem. Mam dopiero 1. A są jednak 4, a nie 3. Mogę obserwować też, więc przydałoby się gdzieś wejść. O kurde! Myślałem, że z innej strony przyjdzie. Ale już mam kryjówkę nową. A robal już po mnie biegnie chyba. A ty tu siedzisz? Siema. Fajnie jakbyś sobie gdzieś poszedł. O kurde. Ty no co jest? Oh my god. Biegnie. Ale czemu ja nie mogłem otworzyć tych drzwi, powinienem móc. A tam mam potrzebną rzecz, żebym w ogóle uciekł. No siema. No będę miał pół godziny chyba. Nie, tak serio mówię.
teraz nie mogę wyjść, bo mnie zauważy. Ten już. I od razu tu podbiegł. Nie? Nie przyszedł gdzieś indziej. Oho. Poszedł. Ale to w takie miejsce, wow. Nie masz sobie gdzieś uciec? W jakieś inne miejsce. O, jest. Zamknąłem się w szafce. To mi zostało tylko. Muszę się zamknąć jeszcze raz. O Boże. On tu łazi ciągle. Nie jestem w stanie po... Oh my god! On ciągle tu krąży. Masakra. Co jest? Chłop mnie już widzi. Oh my god. Chłop za szybki. Nie. Ej, tego nie da się zrobić. Tego nie da się zrobić, ja serio mówię. A jak ja... Jeszcze. Ucieczka. Jest. W
ostatniej sekundzie zebrałem książkę i żółw mi się znowu wywalił. Nie, widzowie, to jest koniec odcinka. Ja jestem teraz w stanie powiedzieć, że tego się nie da zrobić. Naprawdę. Może w następnym odcinku uda mi się to zrobić, ale coś mi się wydaje, że nie, więc ja mówię, dla mnie to jest niemożliwe, więc jeżeli umiecie to zrobić i wiecie, co zrobić, na przykład czemu nie otwierały mi się tamte drzwi, albo gdzie jest kolejny przełącznik, kolejne pokrętło, to napiszcie mi naprawdę w komentarzu, więc jeżeli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole, czyli ten czerwony przycisk, subskrybuj, więc w komentarzach napiszcie podpowiedzi, co zrobić, żeby przejść to całe, co zrobić, czemu mi się nie otwierały tamte drzwi, czy miałem jakiegoś laga, czy co, i no, gdzie jest kolejny przełącznik. Ja przełączyłem chyba 2 albo 3, już nie pamiętam. Wydaje mi się, że 2, więc ja z wami żegnam, trzymajcie się, siema, siema. Pau!